Pola Negri nie miała szczęścia do mężczyzn. Albo te związki kończyły się tragicznie, śmiercią partnera, albo trafiała na zupełnych socjopatów. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj opowiem wam o tragicznych losach Poli Negri po śmierci Rudolfa Valentino. Do pewnych uciążliwości eleganckiego świata okresu międzywojennego należeli gruzińscy książęta. Było ich kilkudziesięciu w zachodniej Europie i uchodzili za wyspecjalizowanych łowców posagów. Tym bardziej, że ich tytuły arystokratyczne były co najmniej podejrzane, a złośliwi twierdzili, że przed rewolucją każdy, kto w Gruzji miał stado owiec, to uważał się za księcia. Najbardziej energicznymi łowcami posagów byli bracia Mdiwani. Dawid poślubił zamożną aktorkę Me Murray, a po jej bankructwie dziedziczkę Sinclair Oil Company. Średni Alexy ożenił się z Louis Astor, a następnie poślubił samą Barbarę Hutton, uchodzącą za najbogatszą dziedziczkę zachodniego świata. Natomiast najstarszy, Sergiusz, założył sidła na samą Polę Negri. Pola uległa młodszemu o 6 lat, bardzo przystojnemu Gruzinowi, ale zachowała na tyle rozsądku, że zmusiła go do podpisania intercyzy. Ostrzegano ją, że popełnia duży błąd. Od śmierci Valentino upłynął zaledwie rok i uznano, że wyjście za mąż za gruzińskiego arystokratę będzie zdradą pamięci słynnego aktora. Małżeństwo od początku nie układało się najlepiej, a Mdiwani najlepiej sprawdzał się w traceniu pieniędzy. Zachowywał się jak rasowy celebryta, ale bardzo się oburzał, gdy nazywano go panem Negri. Kres jego rozrzutności położyła wreszcie oficjalna informacja, którą Pola opublikowała w gazetach, że nie będzie regulowała jego długów. Wybaczała mu jednak wiele, gdyż zaszła w ciążę, a bardzo pragnęła dziecka. Nie odnowiła kontraktu z Paramountem, chciała się wycofać z aktorstwa. Wraz z mężem wyjechała do Francji i tam doszło do tragedii. Pola poroniła, a lekarze stwierdzili, że nigdy już na pewno nie będzie miała potomstwa. W jej życiu pojawił się alkohol, a niebawem nadszedł wielki kryzys, który sprawił, że totalnie zbankrutowała. Mdiwani wyjechał do USA, gdyż uznał, że bycie mężem bankrutki wcale go nie cieszy. Rozwiedli się, on dwa razy jeszcze poślubiał bardzo zamożne kobiety, a zginął kilka lat później, jak przystało na arystokratę. Po prostu uległ wypadkowi podczas gry w polu. Dalej nie miała szczęścia do mężczyzn, a gdy poznała i zakochała się z wzajemnością w brytyjskim pilocie Glennie Kingstonie, to ukochany zginął w wypadku lotniczym. Natomiast rewolucja dźwiękowa nie wpłynęła na jej karierę. Gdy zdecydowała się powrócić do filmu, to okazało się, że warszawska szkoła teatralna bardzo dobrze wyszkoliła ją do filmu mówionego. Miała tylko lekki akcent, ale to nie przeszkadzało właściwie nikomu. Gorzej, że filmy, w których grała, robiły po kolei klapę, aż wreszcie Pola przestała dostawać angaże. Na szczęście w 1934 roku przypomniała sobie o niej berlińska wytwórnia UFA, dla której kręciła jeszcze w latach 20. Przyjechała do Niemiec, podpisała kontrakt i rozpoczęła zdjęcia do filmu Mazur. Film opowiadał o losach morderczyni, która zabiła groźnego zboczeńca, by uchronić własną córkę. Pojawił się jednak pewien problem. Wszechwładny minister propagandy Józef Goebbels stwierdził, że ojciec Negri był Żydem i jako taka nie może kręcić filmu w Niemczech. Negri sprowadziła nawet papiery ze Słowacji, które udowodniły, że jej ojciec był katolikiem, a decyzję o jej dalszych losach wydał sam Adolf Hitler, który zaliczył ją do polskich Aryjczyków. Führer oszalał zresztą na punkcie Mazura. Podobno oglądał go 2-3 razy tygodniowo i zawsze szlochał. W tej sytuacji Negri nakręciła jeszcze 6 filmów w Berlinie, z których każdy okazał się ogromnym sukcesem kasowym, a inkasowała też pokaźne honorarium. Jednak po Anschlussie Austrii i konferencji w Monachium zdecydowała się dyskretnie opuścić Berlin. Wyjechała na lazurowe wybrzeże, a po wybuchu wojny przedostała się do USA. Zagrała jeszcze w kilkunastu filmach, a swoją karierę filmową zakończyła w 1964 roku w obrazie Księżycowe Przątki. Zagrała tam złodziejkę klejnotów, a do tej roli wniosła sporo od siebie, z dawnych, luksusowych lat. Jej bohaterka mieszkała na eleganckim jachcie i hodowała żywego geparda. Cóż, Pola Negri pamiętała doskonale czasy, kiedy to chodziła z tygrysem na smycz. Ostatnie lata życia spędziła w Teksasie i tam, w San Antonio, zmarła 1 sierpnia 1987 roku. Miała wówczas 90 lat. Jej ostatni lekarz
Nie rozpoznał w niej słynnej gwiazdy, gdy mu się przedstawiła. Doszła wówczas do wniosku, że faktycznie sława gwiazd niemego kina była bardzo ulotna. Więcej o Poli Negri, jej mężczyznach, sukcesach i porażkach znajdziecie w mojej książce Królowe salonów II Rzeczypospolitej. A jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę, w samo południe. Hej!